czynna jest tylko jedna trasa, dwójka niebieska. Mamy wyciągnę was ze stacji na trakt Wisoków 2 marca 2024. No niestety sezon się nam kończy. To są ostatnie dni. Chyba już. Tak, no to jak już gadam, to są ostatnie dni sezonu narciarskiego na Domini 2023-2024. Co widać już po tej trasie, słuchajcie, jeszcze tydzień temu my na tej trasie jeździli. Dzisiaj takich możliwości już nie ma. Ponoć jakieś minusy są jeszcze w planach, w sensie oczywiście mrozu, ale czy będą naśnieżane trasy? Oho, marzec. Raczej na pewno nie. No cóż, to jest 18 ski rajza w tym sezonie, czyli już my są lepsi od sezonu poprzedniego, kaj było 17 ski rajzów. Ale ile to będzie? 18, 19 i będzie chyba Fajland. No i jednak widać, że warunki na tej trasie się no bardzo mocno pogorszyły. Tutaj już nie ma możliwości zjazdu. Tam wyżej jeszcze by taka możliwość była. Z tym, że końcówka jest już bez śniega. Chyba po błocie jechać. No cóż. Na upartego może by zjechał, ale będzie to ryzykownie. Dobra. No to zaczynam 3 godziny. Thank you.
jak sami żeście widzieli, no warunki nie są już za dobre, stąd też decyzja o tym, że moja skierać za godzinę krótsza będzie, bo te warunki no, będą się już pogarszać cały czas. No więc no trudno, no nic na to nie poradzimy. Trochę zawczasu nie tego sezonu, bo przez ostatnie dwa sezony kończyliśmy koniec marca, a nawet początek kwietnia. To się zdarzyło dwa sezony temu. Soszów co prawda rok temu też w kwietniu skończył, ale ja już nie jeździł, bo nie mogłem. A teraz no raczej na chwilę obecną nie ma na to szans. Są przymrozki w planach, ale czy to co do, obawiam się, że nie. No i niestety już tylko jedna trasa, chociaż możemy spróbować tam przejechać, ale to już będzie na własne ryzyko. I też z powodu tego, że jedna trasa moja skierowica jest krótsza, no bo też ludzie będą przyjeżdżać, będą się tworzyć muldy, te warunki będą dużo, dużo gorsze. Zwłaszcza, że wszyscy kuplują się na tej jednej trasie. Tak więc no nie mamy wyjścia. Musimy się do tego dostosować. Szczyrk wypadł mi całkowicie z kalendarza. Szczyrk Mountain Resort. Tam już tylko dwie trasy czynne na cały ośrodek. Nieczynne jest także Skrzyczne. Także wypadł mi całkowicie z planów. Zarówno Beskid Sport Arena, jak i Szczyt Mountain Resort i Centralny Ośrodek Sportu całkowicie wyleciały z moich planów. W tym sezonie się tam już nie pojawię. A szkoda. No ale cóż. Jeszcze czynne są Siglane i Klepki i to jest wszystko. Jeszcze Złoty Gruń, ale tam tylko Orczyk, ten krótki. I to jest wszystko w zasadzie w naszym rejonie. Ciepło, ciepło. 7 stopni jest na gradach. No cóż. Przychodzi kończyć chyba ten sezon. Wodą chyba, bo jeszcze są nadzieje, że jeszcze może, że coś się uda. Tak jak to Dariusz Szpakowski powiedział. Wierzmy, że może jeszcze jakimś cudem. No ale taka wiara jest czasami potrzebna. W to, że będzie lepiej, że się uda. I że zdrowie dopisze. Zdrowie jest najważniejsze, słuchajcie. Tak więc jo, jak tylko jest okazja, żeby poprawić swoje zdrowie, wykorzystuję to na 100%. Doktor mi powiedział rehabilitować się, ruszać się, ćwiczyć. Ja nie mam nic przeciwko tym. Ale jest to potrzebne. Chociaż ja straciłem większość zaufania do doktorów przez ostatnie 4 lata. Właściwie 4 lata będzie jak pojawiło się tutaj coś takiego jak COVID-19. Więc od tego momentu moje zaufanie do lekarzy bardzo mocno spadło. Wręcz runęło na ziemię. Trasa jest zamknięta, na proszę. No to jeszcze raz pojadę.
niestety zaczęło loć, ale ja już kończę i rejza w deszczu. Czy jutro przyjademy? Pewnie ja, ale to już może być ostatni raz. No niestety pogoda nie wygląda optymistycznie. Jutro 15-16 stopni. Czas, no to ostatni dzisiejszy zjazd. Niestety leje deszcz. Ale my już kończymy dzisiejszy. To już za dobrze też tutaj. To jest kwestia kilku dni, kiedy to się zamknie. No chyba, że tam w tym roku jeszcze to się uda zdziałać. Oni będą walczyć na pewno, bo oni się nie poddawają. Ale jeszcze nie. Że to będzie ciężko. Zobaczcie. Tu są przekopy. Teraz jest to pogodowe deszcz. To była dobra decyzja. Wziąłem się na 3 godziny. Jutro chyba też tak zrobię, ponad jutro mogę być lepiej.
A na razie go tam wyjdzie. Láska má tisíc jmen. Kofola. To zaczynamy prawdopodobnie ostatnie skrzyżowanie w tym sezonie. Jeszcze czekać na starcie. Dzięki to nakierają. A ja idę kupić karnet. No niestety. Ostatnia narciarska proszów potwierdza, wiosna przyszła pełną gębą. Tu mamy dodatkowe 15% taniej, czyli tego, że no, warunki są trudne. Ale wiecie, tak to jest. To już chyba ostatni skrajz za tym sezonem. Wy to wiecie, ja tego jeszcze nie wiem. Tak to z tym końcówką sezonu zawsze jest. No tak, słuchajcie, wiosna pełną gębą przyszła, nie da się ukryć. Wczoraj był pierwszy dzień meteorologicznej wiosny. Wszystko na to wskazuje, że to jest moja ostatnia skirajza w tym sezonie. Mam nadzieję, że nie w życiu. Różnie to było, słuchajcie, nigdy nic nie wiadomo, co będzie jutro, co będzie w grudniu, jakie zimy nas czekają. Bo to, co w ostatnim czasie się w tej zimie dzieje, no nie napawa optymizmem. Teraz do głosu dojdą wszyscy ci zwolennicy tak zwanego globalnego ocieplenia i tych różnych teorii. Nie skomentuję tego. No ale cóż, wszystko na to wskazuje, że
dzisiaj to jest ten ostatni los, chociaż gorze jeszcze się uda, ale widząc te ubytki śniegu, porównując z tym, co było wczoraj, no to jednak to postępuje i to bardzo, bardzo mocno. 3 godziny dzisiaj jeżdżę. Dzisiaj prognoza ma być plus 15 na gradach. To jest zabójstwo do stacji narciarskich. No ale sorry, no taki mamy klimat, jakby to pani ministra powiedziała. No wiecie, teraz jak oglądam wiadomości, to nie ma pani minister, tylko są ministry. Dobra, dobra, koniec, bo polityka się zaczyna, to nie kanał polityczny, to jest rowerowo-narciarski świat. Ale no to widać, co się dzieje. Tutaj już nie jeżdżymy oczywiście. Nie da się ukryć, że nadchodzi koniec, że to jest koniec. Szkoda, wielko szkoda. Ale jak się coś kończy, to też coś się zaczyna. Już nie przejadymy. Jazdy po błocie ryzykować nie będę.
gdzieś powiedzieć. No niestety warunki są już dostateczne, można tak powiedzieć. Są kamienie. Wczoraj tego nie było. Dzisiaj już są kamienie i przetarcia tam w tej dolnej części trasy. No nieochronnie to jest koniec. No chyba, że jeszcze te przymrozki, że może coś jeszcze, no. Wierzmy, że może jeszcze jakimś cudem. Tak pan Szpakowski godał na szpilu w czasie Euro 2012 z Czechami, jak Polacy grali. Oczywiście przegrali. Ale nie będziemy się już nad nimi rozwodzić, bo nie ma na czym. Już na pewno w tym sezonie nie pojeżdżymy, ale też już wszystko płynie na tej jedynej niebieskiej trasie czynnej, także no niestety sytuacja jest taka, że to są ostatnie susy w tym sezonie, chyba żeby coś się zmieniło, żeby te przymrozki przyszły, ale wcześniej zapowiadane są opady deszczu na wtorek, więc dzisiaj mamy niedzielę, 3 marca. Tak więc bardzo wątpliwe, żeby przyszły weekend był narciarski. A jaki ten sezon był? Sezon był lepszy jak poprzedni. Generalnie rzecz biorąc było dużo planów. Większość się udało zrealizować, między innymi plany, które były takie, żeby jeździć w większości ośrodków narciarskich w Wiśle i Ustroniu, to się udało. Były 3 debiuty, Klepki, chyba wieje nie słyszycie. Klepki, Czarny Groń i Zwarty.
Stożek, nowa osada, klepki i co tam jeszcze było? Złoty Groń, Zagroń, Rachowiec i Czarny Groń. Także to były ośrodki narciarskie, które Rzech odwiedził. A miały być jeszcze na Wielki Raczy na Słowacji. Miały być mosty u Jabłonkowa, miał być Jaworowy Wierch w Czechach. No, nie wyszło. Miał być Szczyrk. Też nie wyszło, ani Beskid Sport Arena, która zakończyła sezon 21 lutego, ani też Szczyrk Mountain Resort. I no tyle. Także się to nie udało. Jest plan taki, żeby wszystkie te ośrodki narciarskie odwiedzić w czasie sezonu rowerowego. Zobaczymy, jak się to uda. A na razie zapraszam Was na mój ostatni zjazd w sezonie. To jest ten czas i to miejsce, kiedy wszystko na to wskazuje, że skończymy tym zjazdem sezon narciarski Anno Domini 2023 na 24. No szkoda. Niestety wszystko płynie, jest 10 stopni na gradach. Kamienie, kwestia dni, kiedy to się przechodzi. A jakby to był mój ostatni zjazd w życiu. Sami to ocencie, sami to widzicie. Kartoflisko i przetopy. Diablo. I coś, co się nie udało w tym sezonie. Czyli uruchomienie tej trasy tutaj, z wierchu. Uruchomienie Orczyka też się nie udało. Taką zimę my
otrzymali. No niestety. Wszystko ma swój początek i koniec. Skitury w tym sezonie kompletnie nie wychodzą. Można by było skiturować po stokach, ale wierzcie mi, że ja wolę skiturować turystycznie. Widzicie to? Nie? Te topy. To jest kwestia dni. Także my kończymy ten sezon. Chyba, żeby się jeszcze udało coś wyjechać. Bardzo wątpliwe. Potem się widzimy. Wjeżdżam już bardzo trudno. Ziemia już wychodzi, glina. To jest wymowne. Co się dzieje? A wymowne jest to, że to są ostatnie moje metry na nartach w tym sezonie. Na co sobie tutaj nie zaczynali i tutaj kończymy, wszystko na to wskazuje. Jeszcze tydzień temu tutaj się dało jeść. Ojojoj. I na koniec jeszcze by była woda. Oczywiście wina jest tego, kto jedzie z wierchu. Tak mówi kodeks narciarski. Nie chcę kończyć. Przyszłość na pewno, ale cóż. Żalem, wielkim żalem. Byłem ze smutkiem. Jest na boku się kręci. No nic. Albita ścieżka na mnie. Przyszedł koniec tego sezonu. Ale to nie koniec mojej aktywności. Jakie są plany? A tego wam teraz nie powiem. Chociaż część grzech ujawnię. A na razie w tym wiosennym słońcu ta Clara Fest zwiastuje, że sezon narciarski, ale no do mnie, 2023, mam 24, jego nauczek, jako symbolika. Woda się leje, także to już jest koniec. Dziękuję wszystkim za uwagę. Czym się idę zaś.